Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Na mecie miałem kilka pytań, jeżeli chodzi o piany neutralne. Czy warto je stosować z oprysku? Kurczę, stwierdziłem, no w sumie dobry pomysł. Warto by to było sprawdzić. Znaczy, ja już sprawdzałem i co do niektórych pian, wiem jak to wygląda. A zacznę od mojego mistrza, króla, który do tej pory jest mistrzem i królem. Który jest tani i jest zajebisty, czyli Pro Elite. Neutralna pianka, która zbiera fantastycznie, wydajność jest mega. Autko zabrudzone od 2 tygodni. Koniec zimy, także jeszcze taki ala zimowy brud. I skoczyłem z opryskiem 1 do 20. Zobacz, czy ta piana ogarniała temat. Super. Nic
dodać, nic ująć. Jaki z pianownicy, taki z oprysku. Ale jeżeli chodzi o oprysk, przy tej pianie proponuję tylko właśnie jesień-zima. Z tego względu latem wyschnie w oczach. Jesienią-zimą ona za długo nie siedzi. Myślę, że max to jest 3 minuty, ale to jest tak naprawdę naciągane. Ale zbiera zatnie. Kolejny minus to jest to, że przy wypłukiwaniu niestety zaczyna się pienić. Więc tu trzeba się troszeczkę przyłożyć. Ale mając tę pianę, idealnie zbiera z oprysku i idealnie zbiera z pianownicy PA. Także w sumie te efery są fajne, ale tak jak widzisz, można całkiem nieźle ogarnąć temat pianą neutralną. No dobrze. Nie wiem, jaka będzie kolejna piana, ale co jakiś czas taki filmik wskoczy. U mnie jest połowa marca 2021. Możliwe, że ten film widzisz już w 2022, bo przed zimą tak, były akcje z TFR-ami, prawdopodobnie tak, ale nieważne, nieważne, nie o to chodzi. Kolejne filmy, bo tu już zimy raczej nie będzie, więc kolejne filmy będę nagrywał zimą 2021-2022, ale już pierwsze kroki popełnione. Ta piana w dalszym ciągu jest zajebista, nic się nie zmieniło. Czy to oprysk, czy pianownica, robi mega frajdę i mega robotę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!